Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Bardzo się cieszę, że mogę usiąść tutaj przed kamerą. Wy nie wiecie, ale ja miałam dość długą przerwę. Wcześniej nagrałam filmy, puszczałam je na kanał, publikowałam je na swoim kanale, tak żeby nie było przerwy, żebyście miały co oglądać. Natomiast no, ja zrobiłam sobie taki krótki urlop. Trudno tu powiedzieć o urlopie, bo nie byłam nad morzem ani w górach. Byłam u swojej rodziny we Wrocławiu i wiecie, jak wracam do domu, to tak zawsze patrzę na tą kamerę i czekam na ten moment, żeby móc usiąść tutaj przed Wami i zacząć nagrywać filmiki. Zresztą ja to już chyba ostatnio też mówiłam, bo tam była jakaś krótka przerwa. Rzeczywiście lubię to nagrywanie, lubię te spotkania z Wami, no ale w międzyczasie dotarły tutaj też paczki z nowościami kosmetycznymi. Ja już je częściowo testuję, mam taką swoją pierwszą opinię, pierwsze wrażenie. No i oczywiście spodziewałam się tych kosmetyków. W większości one pochodzą ze sklepu La Rose Care i nie będą to tylko koreańskie kosmetyki, będą to też polskie marki, nowe marki, dla mnie nowe, bo one są już na rynku od dłuższego czasu. Także cieszę się, że dwie polskie marki tutaj będę mogła Wam zaprezentować. Zresztą zauważyłam, że na stronie internetowej tego sklepu pojawia się coraz więcej produktów polskich i to bardzo dobrze mi znanych, jak Basic Lab, Veoli, czy Sensum Mare, Senel, także coraz więcej polskich marek i bardzo bije brawo, że jednak nie tylko koreańskie kosmetyki, które bardzo cenię sobie w swojej pielęgnacji, ale gdzieś tam, no wiadomo, bliżej mojego serca są jednak polskie kosmetyki, które no ostatnio w mojej pielęgnacji, jak widzieliście, sprawdzają mi się niesłychanie dobrze. Jeśli chodzi o moje zakupy, które oczywiście jadąc do Wrocławia, wiedziałam, że będę robiła zakupy. Jest ciepło, motocykliści jeżdżą, więc poczekajmy chwilę. Myślę, że już mogę mówić. Tak, miałam w planach zakupy kosmetyczne, głównie skierowane do pielęgnacji skóry ciała, bo wszystkie moje zapasy kosmetyczne się skończyły i już naprawdę wybierałam resztki z opakowań i gdzieś tam myślałam sobie, że wszystkie kosmetyki kupię w Superfarm. Nie, tak się nie stało. Kupiłam tam tylko jeden balsam do ciała. Zresztą to jest powrót do... Po raz kolejny kupuję ten sam balsam. Później właśnie byłam w Rossmanie i okazało się, że były tam takie promocje, że rzeczywiście kupiłam bardzo dużo kosmetyków, znanych mi wcześniej, używanych, ale także kilka nowych się pojawi. Już z taką wielką przyjemnością z nich korzystam. Dzisiaj o tych kosmetykach do pielęgnacji skóry ciała mówić nie będę. Będzie to jakby ten temat będzie zrealizowany w innym filmie. Dzisiaj skupię się na kosmetykach do pielęgnacji skóry twarzy. Jeden kosmetyk będzie do ciała, bo akurat on jest z tej polskiej marki, więc muszę o nim tutaj opowiedzieć. Ale oczywiście mam bardzo długi wstęp. Mam nadzieję, że będę mogła tutaj bez problemu jednym ciągiem opowiadać Wam o tych kosmetykach, co może być trudne, dlatego że ja mam gości w swoim domu, dwa zwierzaki, dwa koty, Czarka mam i Pyzę, no i one tutaj bardzo szaleją, w tej chwili jest cisza, chyba śpią, więc oby tak było dalej, niech sobie odpoczywają, a ja mam nadzieję, że będę mogła spokojnie ten film nagrać. Tak, to są zwierzaki mojego syna, on jest teraz na wakacjach, więc kociaki przyjechały do mnie na wakacje, bardzo się z tego cieszę, mam wiele przyjemności, trochę roboty, ale wiecie, kocham zwierzęta i po Sisilu te dwa kotki, no, przywołują tutaj wspomnienia i jest z jednej strony jest tak trochę smutno, bo nie ma Cecila, ale, ale są inne zwierzaki i cieszę się bardzo nimi.
No i właśnie widzę, że już ktoś tam żaluzjami rusza. Dobrze, więc szybciutko przechodzę do tematu. Co tutaj ciekawego dostałam? W takim opakowaniu mamy maski w płacie. Wiecie, jak ja podchodzę do masek w płacie, ja praktycznie przez większą część roku ich nie stosuję, bo one za bardzo mnie chłodzą. No ale teraz, kiedy są takie wysokie temperatury, to ja naprawdę zużyłam tych masek. Co drugi dzień nakładam sobie właśnie taką maskę. No i tutaj jest coś niesamowicie ciekawego i bardzo dobrego. Zobaczycie też przebitkę, bo nie mogłam się oprzeć, musiałam Wam pokazać, jak wygląda ten płat. I tutaj mamy markę Huxley, oczywiście bardzo dobrze mi znaną, Secret of Sahara. Ja uwielbiam te kosmetyki, muszę w ogóle nagrać ulubieńców z kosmetykami do twarzy, no w ogóle ulubieńców danego miesiąca, a warto by było powiedzieć, czy też przypomnieć. No dobrze, wracam do tych masek. Tutaj w opakowaniu mamy trzy maseczki. Jedną oczywiście już zużyłam i nawet zostawiłam płat, żeby Wam go pokazać. Taki niesamowicie przyjemny, elastyczny, który trzyma się na skórze jak, nie wiem, plaster miodu, powiedzmy, jak beton, o może tak. Nie spada, świetnie przylega, ale płat płatem. Natomiast tak wygląda saszetka, tak ją powinnam pokazać. I tutaj mamy dwie komory, jedna z płatem, on jest też zanurzony w jakimś tam kosmetyku, a tutaj jest na dole taka warstwa olejowa i to musimy zwinąć kilka razy, chyba trzy, nacisnąć, słyszymy takie pęknięcie tutaj w tym miejscu i ten olej przedostaje się właśnie do tego płata. Wszystko to musimy wymieszać tak dokładnie, żeby te kosmetyki się połączyły, no i oczywiście nakładam na twarz i powiem Wam, że to była rozkosz dla skóry. Kiedy zdjęłam ten płat, a robiłam to wieczorem, już nie nakładałam żadnego kosmetyku, tak po zdjęciu tego płata czułam tak dobre nawilżenie, taką przyjemną warstwę, że tylko nałożyłam krem pod oczy i już nic mi nie było potrzebne. I co my mamy tutaj w składzie? Jeśli chodzi o te płaty, one działają przeciwstarzeniowo, antyoksydacyjnie i nawilżająco. Główne składniki to olej z opuncji figowej i ekstrakt z kaktusa. I tutaj właśnie jest napisane, że jest to jedwabista tkanina z mikrofibry. Rzeczywiście ona jest bardzo, bardzo przyjemna taka i w dotyku, i w tym jak ona przylega. Jest taka mięciutka, elastyczna. Możemy ją sobie bardzo dokładnie przycisnąć do skóry twarzy. Nic nie odstaje, możemy z nią chodzić. Ja miałam bardzo długo na twarzy. Tutaj chyba 20 minut powinno było ją się trzymać, ale nie, ona też była tak bardzo mocno nasączona tymi ekstraktami, że no nie chciałam jej ściągać z twarzy. Ponadto mamy tutaj wyciąg z korzenia błonnika. To są tak zwane złote nici chińskie i mamy tutaj taką wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Też ten korzeń z błonnika koi i chłodzi skórę twarzy. Mamy też ekstrakt z malachitu i on chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i mamy właśnie ten olej sojowy, który odżywia, wygładza, zmiękcza i uelastycznia skórę. To jest ta linia Secret of Sahara, skierowana jest głównie do skóry suchej i rzeczywiście po wszystkich kosmetykach z tej linii, a mam ich sporo, czuję takie bardzo, bardzo dobre nawilżenie, jeśli chodzi o moją taką bardzo mocno przesuszoną skórę na twarzy. Jak Wam mówiłam, że zostaje taka przyjemna warstwa nawilżenia po zdjęciu tej maski, to rzeczywiście ona jest przyjemna. Ona jest taka, jakbyśmy nałożyły wieczorną pielęgnację, dlatego ja tę maskę zostawiłam sobie, to znaczy nie zmywałam nic, tylko tak jak powiedziałam, nałożyłam sobie krem pod oczy i poszłam spać i na drugi dzień ta skóra była naprawdę bardzo dobrze wypielęgnowana. I tę maskę radziłabym Wam stosować właśnie do
wieczornej pielęgnacji, bo no, szkoda na nią nakładać makijaż. Tutaj mamy rzeczywiście takie dobre składniki, które świetnie będą pielęgnowały skórę właśnie nocą. I tutaj, dlaczego ta maska tak bardzo przypadła mi do gustu? Bo tutaj nie było takiej lepkości. Często po zdjęciu maski ja czuję taką lepkość, tak? I ona mi trochę przeszkadza, więc nadmiar właśnie tego lepiącego kosmetyku najczęściej zmywam tak delikatnie tonikiem i to, co tam zostanie na skórze, zostawiam i nakładam pielęgnację. Tutaj no, niczego takiego nie było, dlatego pozwoliłam sobie na pozostawienie tej maski na noc. Świetna, naprawdę serdecznie Wam polecam. Ma też taki bardzo delikatny, przyjemny zapach. I teraz kolejny kosmetyk z marki Elizaveta. Ja znam tę markę z płatków kosmetycznych, zresztą dzisiaj też Wam je pokażę. I tutaj mamy mgiełkę z peptydami. Ja uwielbiam peptydy w mojej pielęgnacji i swojego czasu pokazywałam Wam takie serum peptydowe z marki Larens. Pamiętacie, jak ja je przez długi, długi czas, chyba przez 2 lata non-stop stosowałam i zapomniałam o tym kosmetyku, tak szczerze Wam powiem, a nie mogłam się bez niego obejść. I to był taki pierwszy mój kosmetyk z peptydami. Wtedy o peptydach jeszcze nie było mowy. Dopiero teraz one się gdzieś tam pojawiły i w wielu kosmetykach je znajdujemy. Tutaj mam właśnie taką mgiełkę. Ona jest taka też lekko biała. Ta mgiełka oczywiście ma te peptydy, ale też ma czynnik wzrostu, tak zwane EGF. Bardzo dobrze nawilża, odżywia, zmiękcza skórę, oczywiście ją tonizuje i mamy tutaj olej jojoba, wodę różaną, lecytynę, niacynamid dodatkowo i ta mgiełka działa także przeciwstarzeniowo. Ona nie tylko nawilża skórę, ale właśnie jest taka bardzo odżywcza. Ja ją oczywiście zastosowałam kilka razy, dlatego też mogę Wam o niej więcej powiedzieć. Jest niezwykle przyjemna. Ona może nie pachnie tak pięknie jak tamta mgiełka z peptydami z Larensa, ale ma swój taki bardzo delikatny, przyjemny zapach. Sama mgiełka, nie wiem czy tu będę, o, to widać, jest delikatna, nie ma tutaj takich dużych kropli, trochę wpadło mi do ust tej mgiełki, ale ona właśnie jest taka delikatna, nie szczypie w oczy, nie ma tutaj żadnego problemu, a ta warstwa, która zostaje, jest taka bardzo przyjemna. Mogłabym powiedzieć, że to nie jest tylko mgiełka, ale już takie delikatne serum, bo rzeczywiście ta warstwa nawilżenia jest tutaj wyczuwalna. Jeszcze sobie spryskam drugą dłoń, bo zawsze ta moja lewa jest bardziej odżywiona podczas filmików, więc żeby było sprawiedliwie, to jeszcze sobie ją tutaj nałożę. Coś niesamowitego. Niesamowity kosmetyk, przyjemny i taki właśnie dający takie uczucie odprężenia skóry, że ona nie jest taka umordowana tym upałem i kiedy właśnie mogę te kosmetyki zaaplikować na swoją skórę właśnie w takiej formule w mgiełce czy w płynie, to od razu czuję taką ulgę, że ta skóra nie jest taka napięta, taka zestresowana. No to taka przyjemność dla skóry po całym dniu właśnie w upale i takim skwarze. Teraz są takie bardzo wysokie temperatury, że rzeczywiście no, trzeba wnieść ratunek swojej skórze. Kolejną mgiełkę i to jest taka nawilżająco tonizująca esencja z ryżem z marki Creamy. Jak zobaczyłam tę buteleczkę, to pomyślałam sobie, och, jak ja chciałam przetestować kosmetyki tej marki. I tak jak Wam powiedziałam, esencja ryżowa nawilża, tonizuje. Możemy ją też stosować nie tylko do skóry bardzo suchej, ale także odwodnionej skóry tłustej, bo ta mgiełka daje nam takie nawilżenie 360 stopni, czyli działa od zewnątrz i chroni skórę od wewnątrz. I mamy tutaj fermentowaną wodę ryżową, hydrolat różany, hydrolat oczarowy, kwas hialuronowy,
i pentanol, czyli ta mgiełka nie tylko nawilża, ale także łagodzi podrażnienia i w takim właśnie wysokim stopniu nawadnia skórę. Opakowanie szklane. Tutaj mamy całą informację, to odkleiłam, bo tutaj wszystko możemy sobie o tym kosmetyku przeczytać i tutaj też jest bardzo, bardzo, o może zaaplikuję sobie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Przyjemny taki zapach właśnie różany. Tak tutaj rzeczywiście na plan pierwszy wybija się właśnie zapach róży. Także jest kolejna polska marka, testuję, no i powiem Wam, że bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Tutaj jeszcze od marki Creamy dostałam turban do włosów, bardzo ciekawy. Tutaj jest wiele informacji, ja może Wam zrobię zbliżenie, bo może uda mi się też przeczytać. Turban doskonale zabezpieczy włosy w trakcie codziennego automasażu oraz jogi twarzy. Jest także wsparciem przy olejowaniu, gdyż pomoże on lepiej wniknąć olejem w głąb łuski włosa. Może być także stosowany zamiast ręcznika do osuszania włosów. Turban nie zniszczy ich ani nie splącze. I tutaj może powiem Wam, że skład to bawełna egejska 100%. No to myślę, że rozpakuję ten turban i zobaczę, jak on wygląda. O, jest dość długi, więc na długie włosy będzie, myślę, idealny. Tutaj jest też znaczek marki Creamy. Rzeczywiście ta bawełna jest taka mięsista. Ja wprawdzie ostatnio w TK Maxie kupiłam sobie taki specjalny ręcznik do włosów, ale takie turbany zawsze się przydają właśnie do olejowania, czy nawet jak mamy wymyte włosy, możemy zwinąć je w turban i nałożyć sobie maseczkę i wtedy nie przetłuszczamy sobie włosów. Jest tutaj pętelka i guziczek, także myślę, że dobrze się to będzie trzymało na głowie. Ja mam taki turban jeden z chyba Elbiotiki, Biowax, chyba tak, ale on już jest naprawdę bardzo mocno zniszczony, więc taki turban na pewno bardzo, bardzo mi się przyda. Musiałam zająć się Pyzą, bo cały czas tutaj chodziła koło mnie, chyba była głodna, więc ją nakarmiłam. Czarek śpi ładnie na parapecie, a ona teraz drapie mi tapczan. Nie wiem, czy to wytrzymam, ale postaram się. I jeszcze tutaj mam dwie maseczki, takie oddzielne. I tutaj mam maskę też w płacie marki Jadach. Wydaje mi się, że ja już miałam z tej marki inne maski w płacie. I tutaj mamy maskę, która ma w składzie ekstrakt znowu z kaktusa, czyli z opuncji figowej. Oczywiście bardzo mocno nawilża skórę i właśnie ją tak odstresowuje. I ta maska nie ma żadnych dodatków chemicznych. Już nie pamiętam, jaki był płat i jak ona działała, ale oczywiście jak tylko przetestuję, zresztą w projekcie Denko jest tam chyba kilkanaście różnych maseczek zużytych. Mam nadzieję, że będę pamiętała, jak one się sprawdzały. I kolejna maseczka to maska z marki Chemisz. Też uwielbiam tę markę, zwłaszcza za ten filtr przeciwsłoneczny. I tutaj cóż my mamy? To jest taka ampułka. I tutaj ten płat też jest z mikrofibry i mamy tutaj lekko kwaśny odczyn, czyli pH 5,5, który jest oczywiście bardzo dobry dla skóry. Jest tutaj też ekstrakt z liści centelli asiatiki, jeśli dobrze to odmieniam. Kwas hialuronowy, który nawilża oczywiście, łagodzi i koi. Także te dwie maseczki też będę stosowała. Tak jak Wam powiedziałam, ostatnio co drugi dzień nakładam sobie taką maskę. Właśnie nakładam sobie albo opaskę, albo turban, tak żeby nie zabrudzić włosów, które jeszcze nie są do mycia, i nakładam i noszę te maski, aż prawie wysychają. Oczywiście nie przekraczam tej granicy wyschnięcia. Zawsze pamiętajcie, że nie możemy trzymać ani płatków pod oczy zbyt długo, ani masek właśnie w płacie. Muszą być jeszcze wilgotne i wtedy zdejmujemy, bo inaczej odbierzemy sobie
wilgoć z naskórka i będzie jakby efekt odwrotny. Nie będzie nawilżenia, tylko będzie przesuszenie. I po marce Creamy przychodzi kolejna polska marka, stworzona z tego, co pamiętam, przez dwie kobiety. Ja znam marki Senel mężczyzna, Sensum Mare dwóch facetów, a tutaj marka BD Sky Girl. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, wybaczcie. I właśnie jak szukam informacji na temat właśnie tej polskiej marki, to okazało się, że stworzyły ją dwie dziewczyny. Blondynka i brunetka. I tutaj mam krem do twarzy z SPF-em, SPF 25. Zaraz zajrzę, czy on jest w tubie, czy on jest... A nie, jest z dozownikiem. I tutaj oczywiście na opakowaniu wszystko mamy po polsku, ale też i po angielsku. Więc krem do twarzy z filtrem SPF 25, lekka konsystencja, dobra pod makijaż, szybko się wchłania, nie pozostawia efektu białej maski, no i także idealnie sprawdza się pod makijaż mineralny. Jeśli chodzi o ochronę, mamy tutaj tlenek cynku, tarczycę bajkalską, betainę, witaminę E, olej słonecznikowy i olej z oliwek. Bardzo jestem ciekawa. Ja wprawdzie mam sporo otwartych filtrów. No ten SPF 25 to na pewno dla mnie jest za niski, jeśli chodzi o porę letnią i o takie upały, jakie są teraz. Ja się ostatnio znowu spiekłam, ale daję radę. Natomiast no, na twarzy zawsze ląduje filtr 50+. 25 będzie idealny zimą. Także teraz niestety nie będę Wam mogła powiedzieć, jak on mi się sprawdza. Nie chcę go po prostu otwierać. Niech będzie po prostu nieotwarty. Mam wtedy taką pewność, że nie dostało się tam powietrze i te filtry po prostu dobrze działają. I teraz bardzo ciekawy kosmetyk tej samej marki, balsam do ciała, który, słuchajcie, modeluje, niweluje celulit, wyszczupla, ujędrnia i mamy tutaj całą masę przeróżnych składników. Ja Wam wymienię tylko dosłownie kilka. Ekstrakt z różowego pieprzu, ekstrakt z różdżyka kolczastego, który wzmacnia naczynia krwionośne, traganek błotnisty, który ma spalać tłuszcz, ekstrakt z cytryny, olej ze słodkiej pomarańczy, olej babasu, olej makadamia, olej jaśminowy, witamina E. No jest tego tutaj tak dużo, że nie jestem w stanie Wam wszystkiego przeczytać, zresztą nie wszystko jest tutaj czytelne. Oczywiście nie mam na sobie okularów, ja nie mogę się oprzeć, ja muszę poczuć ten kosmetyk na swojej dłoni, na razie, a później na ciele. Zobaczymy, jak on tam spali tłuszcz i wymodeluje ciało. Nic nie mówię, że to jest nierealne, bo może to jest realne. Nie interesuje na razie zapach, a później będziemy mówić o działaniu za jakiś czas, jak zużyję całe to opakowanie. Liczę na to, że ten zapach będzie właśnie pomarańczowo-cytrynowy, czy też jaśminowy. Rozprowadza się bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czuć tutaj, chciałam powiedzieć olejki, ale od razu poczułam zapach, przecudowny zapach, taki właśnie pomarańczy. Ale to nie jest taki czysty zapach pomarańczowy. Tutaj przebija się gdzieś ta właśnie cytryna. No i może troszeczkę czuję też jaśmin. No cóż. Rozprowadzał się bardzo dobrze, ale kiedy go zaczynam rozcierać, nie wiem, czy to zobaczycie, on się troszeczkę smuży. Nic nie szkodzi, poradzimy sobie. Wtedy przy okazji, jak widzimy smugi, to masujemy swoją skórę. Ja tak zawsze to robię już po chwili. Wszystko pięknie wygląda, ale właśnie to smużenie prowokuje tak, do przemasowania skóry na twarzy, czy też na ciele. Ale jeśli chodzi o skórę ciała, to ja rzeczywiście ostatnio mocno, mocno ją masuję. Wróciłam też do tej mojej szczotki, do szczotkowania na sucho, ale o tym będę Wam mówiła w kolejnym filmie.
przepiękny zapach, właśnie taki letni. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że te dwa kosmetyki wpadły tutaj w moje ręce. No, ten filtr, jak powiedziałam, musi zaczekać, ale to od razu idzie do mojej łazienki. Dostałam jeszcze kolejny bardzo ciekawy produkt z marki Pyongyang Yul i jest to żel peelingujący. Zastanawiam się, będę musiała sobie więcej przeczytać, bo nie wiem, czy ja go powinnam stosować. Choć tutaj w opisie jest napisane, że to jest przede wszystkim naturalny peeling z łagodną formułą kwasu salicylowego. Ja nigdy na swoją twarz nie nakładałam kwasu salicylowego, bo zawsze kojarzyło mi się to ze skórą tłustą, trądzikową i zresztą ten kosmetyk też do takiej skóry jest przeznaczony, ale także do skóry suchej. I tutaj po wydobyciu tego żelu, kiedy go nałożymy na twarz i zaczniemy masować, to ten żel zmieni się w taką białą, mleczną emulsję, czy też mleczny płyn, który będzie głęboko wnikał w warstwy skóry, przyklejał się do martwego naskórka i oczywiście niwelował ten martwy naskórek i mamy uzyskać taką oczyszczoną, rozjaśnioną skórę. Mamy tutaj też, jak przystało na markę Pyongyang Yul, naturalny skład. No nie wiem, jeszcze się zastanowię. Ja, jeśli chodzi o peelingi różnego rodzaju, toniki z kwasami mam, dwa toniki z kwasami różnymi, no i oczywiście mam swoje peelingi enzymatyczne. Nie wiem, muszę po prostu poczytać, czy kwas salicylowy będzie dobry dla mojej skóry. Choć jak czytałam ten opis tutaj na stronie właśnie La Roscare, no to tam było napisane, że też ten składnik w postaci kwasu salicylowego jest także odpowiedni dla skóry suchej. Natomiast ja nie przypominam sobie, abym korzystała z kosmetyków właśnie z tym składem. No i już na koniec, żeby nie przedłużać, muszę Wam pokazać płatki, które ja już mam. Wcześniej dostałam i dostałam kolejne opakowanie, bo ja po prostu tymi płatkami jestem oczarowana, zachwycona. No nie wiem, jakich tutaj przymiotników użyć, żeby powiedzieć Wam o moim naprawdę takim szczerym zachwycie. Ja mam różne płatki, właśnie te żelowe, które wiecie, one mi się zsuwają i cały czas muszę ich tam pilnować, muszę je kontrolować, żeby nie ciągnęły tą skórę. A tutaj mamy takie płatki przypominające właśnie materiał, taką właśnie mikrofibrę, które po nałożeniu zostają na skórze w tym samym miejscu. One się po prostu nie przemieszczają. I ja w którymś z filmów Wam mówiłam właśnie o tych płatkach, że jestem nimi zachwycona. Ja jestem tu w sumie na dnie, niewiele mi ich tutaj zostało, z tym, że one są bardzo mocno, ponieważ one są cienkie, to muszą być mocno zabezpieczone różnymi warstwami. Ja Wam tutaj pokażę taką jedną warstewkę zabezpieczającą. Nie powinnam tu wkładać paluchów. O, na przykład tu jest taki zabezpieczający płatek i jest jeszcze kolejny i dopiero wydobywamy ten właściwy. Także tutaj w tym słoiczku trzeba troszeczkę pogrzebać i wyjąć ten właściwy płatek, nakleić właśnie na skórze pod oczami. I te płatki działają dwukierunkowo. Głównie skierowane one są właśnie do skóry starzejącej się, dojrzałej, czyli niwelują drobne zmarszczki, rozprostowują tą skórę, ale także skórę pod oczami rozświetlają. I rzeczywiście po tych płatkach ja to widzę. Także jak macie ochotę zakupić sobie płatki i nie mieć z nimi większego problemu, chyba że lubicie się położyć, zrelaksować się, to można sobie nałożyć na przykład taki płatek żelowy, później maskę w płacie, albo kupić sobie właśnie takie płatki bezproblemowe, które nakładacie, możecie robić wszystko, co tam potrzebujecie zrobić w danym momencie, bo one naprawdę mocno się trzymają na skórze pod oczami, ale trzeba też je zdjąć w odpowiednim momencie, bo one nie trzymają tak długo wilgoci i no, szybciej tutaj wyparowuje ten preparat.
Tak, chyba już wszystkie kosmetyki Wam omówiłam. Będę je oczywiście stosować, testować. Bardzo intensywnie będę się im przyglądała, zwłaszcza temu gagatkowi, który ma tutaj zdziałać cuda. Zobaczymy, czy spali tkankę tłuszczową, wymodeluje moją skórę, czy pozbędę się celulitu. Ja wiem, że kiedy systematycznie do tego tematu podchodzę, jeśli chodzi o celulit, to można go rzeczywiście tak w dużym stopniu zniwelować. Nigdy nie udało mi się tak całkowicie pozbyć celulitu. Szczerze Wam powiem, on mi za bardzo nie przeszkadza. Cóż, jest i chyba większość kobiet ma ten celulit. Absolutnie nie spędza mi to snu z powiek. Nie, nie, to nie jest żadne moje zmartwienie. Ale no wiecie, przy okazji ja i tak wsmarowuję w swoje ciało wiele kosmetyków, więc jeśli ten ma pomóc mi na celulit, to czemu nie? Zobaczymy, jak to będzie, a jestem też ciekawa, czy on będzie rozgrzewał skórę, bo to chyba nie byłoby wskazane teraz przy takich temperaturach. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy dbacie o swoją skórę latem. Czy coś zmieniło się w Waszej pielęgnacji? Czy pojawiły się jakieś nowe kosmetyki, na przykład których nie stosujecie zimą? Napiszcie mi, jestem bardzo ciekawa, może skorzystam z Waszej propozycji, a korzystam z Waszych propozycji. Teraz mi się przypomniało, co ja ostatnio kupiłam z kosmetyków proponowanych przez Was. Kupiłam, tak, do pielęgnacji skóry ciała dwa kosmetyki. Był mi proponowany peeling, a nie zdradzę jeszcze jakiej marki, a skusiłam się na dodatkowo jeszcze taki żel emulsję do ciała, ale o tym przy innej okazji. Piszcie, ja może też będę z Waszych poleceń korzystać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!